Witajcie w drugą niedzielę Adwentu. A hasło dzisiejszej niedzieli brzmi: wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Tak, Mateuszku, masz rację. To zapalimy dzisiaj dwie świece na naszym wieńcu. Tak? Pierwsza i druga. Tu? Nie, tylko dwie dzisiaj. Nie. No właśnie, i o to oczekiwanie, o tą cierpliwość troszeczkę chodzi. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz dzisiejszy gość. Witajcie, nazywam się Beata. Jestem siostrą Adwentynki. Czy wiecie może, co oznacza moje imię? Beata to błogosławiona. I chcę wam dziś opowiedzieć o wyjątkowym spotkaniu błogosławionej z aniołem. Minęło 6 miesięcy od wydarzeń, które opowiadała wam tydzień temu pani Kasia. Jeszcze inna postać została zaskoczona wizytą Gabriela. Była nią młoda kobieta, która usłyszała pewne poselstwo. Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, powiedział anioł. O czym mówił anioł? Maria bardzo się przestraszyła i zaczęła rozważać, co to wszystko znaczy. Nie bój się, Mario, powiedział anioł. Tak więc najpierw Zachariasz, a teraz Maria usłyszeli te słowa. Co one oznaczają? Nie bój się. Maria słuchała dalej tego, co mówił anioł. Bóg cię kocha. My także poznaliśmy takie poselstwo w Biblii. Bóg tak umiłował świat. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, że bardzo kocha ciebie i mnie. Lecz anioł miał poselstwo dla Marii, które było całkowicie inne od jakiegokolwiek przedtem i potem. I urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Maria wiedziała o cudownej Bożej obietnicy. Każdy człowiek, który prawdziwie oddał część Bogu, wiedział, że Bóg obiecał posłać Zbawiciela na ten świat. Zbawiciel ten będzie nazwany Mesjaszem lub Chrystusem. On miał przyjść, aby za ciebie wziąć karę za wszystkie grzechy świata. Maria wiedziała, że Jezus miał być tym, o kim mówił anioł Gabriel. Lecz nie mogła zrozumieć, jak to ona ma być jego matką? Jak to się stało? Maria zapytała anioła. Nie znam męża. Duch Święty stąpi na ciebie, wytłumaczył anioł. To, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. To będzie prawdziwy cud. Gabriel mówił nadal. Elżbieta, krewna twoja, także poczęła syna w starości swojej, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Zaskoczenie było wielkie, że niemal odebrało jej mowę. I powiedziała cichutko: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Maria była bardzo poruszona i podniecona, ale nadal troszeczkę przestraszona. Musiała jednak porozmawiać z kimś o tym, co się stało. Tak więc Maria opuściła szybko dom, może zostawiła tam mamę i tatę, i poszła do Elżbiety, bo kto może zrozumieć ją lepiej, aniżeli Elżbieta? Bo czy to nie prawdziwy cud, że kobieta w jej wieku spodziewa się dziecka? I tam Maria spędziła 3 miesiące, opiekując się i rozmawiając z Elżbietą o tym, co się im przydarzyło.
moim rodzinnym domu były różne tradycje związane z Adwentem. W jedną niedzielę zawsze piekliśmy pierniczki, w inną były różne spotkania na parafii, co niestety teraz jest utrudnione. Ale zawsze staraliśmy się siadać przy wieńcu adwentowym i wspólnie zaśpiewać chociaż kilka pieśni. W naszym śpiewniku jest taki specjalny dział Adwent. Zachęcam Was, abyście do niego zajrzeli. Może jest tam jakaś pieśń, którą znacie i którą chętnie razem z rodzicami wykonacie. Jeżeli nie, to może po prostu się jakiejś nauczycie. A pod numerem 13 jest pieśń, którą chciałabym, żebyśmy dzisiaj zaśpiewali. Muszę czuwać, czuwać i czekać na Pana. Muszę czuwać, czuwać i czekać na Pana. W posłuszeństwie pragnę trwać. W swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. Jeżeli jest Was więcej, możecie zaśpiewać na dwa głosy. Drugi głos powtarza słowo czuwać. Może na początek rodzice zaśpiewają, a Wy będziecie tylko właśnie uzupełniać. Spróbuję teraz zaśpiewać tak, jakbym śpiewała dwoma głosami naraz. Muszę czuwać, 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 czuwać i czekać na Pana. Muszę czuwać, 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 czuwać i czekać na Pana. W posłuszeństwie pragnę trwać. W swoim czasie On mi powie, co mam czynić, gdzie się udać, co powiedzieć. Zachęcam Was do tego, jeżeli nie macie żadnych tradycji adwentowych, abyście spróbowali razem z rodzicami je stworzyć, aby ten czas czuwania, oczekiwania był takim wyjątkowym czasem, a nie trwał tylko 3 dni świąteczne, bo Adwent to jest przygotowanie do Bożego Narodzenia, które ma nam przypominać, że czekamy na coś wyjątkowego. Wykonajmy dziś wspólnie anioła. Będą nam potrzebne nożyczki, ołówek, cyrkiel, linijka, na późniejszym etapie kredki, farby, brokat, jakieś ozdoby świąteczne, co tam uznacie. Na początek na naszej kartce rysujemy kółko. Następnie za pomocą linijki i ołówka rysujemy 3 części, z tym, że jedna część nie jest równa z pozostałymi, jak widzicie na obrazku. Następnie wycinamy te elementy. Na ścinkach odrysowujemy kółko. Możemy użyć taśmy klejącej bądź jakiegoś małego kubeczka, aby nam było prościej. Następnie za pomocą kleju bądź taśmy klejącej przyklejamy te większe elementy do tego mniejszego elementu, tak aby stworzyły skrzydła. Z wyciętego kółka sklejamy głowę. Na koniec za pomocą różnych elementów ozdabiamy naszego aniołka. Z tyłu możecie także przykleić tasiemkę i będzie ozdobą na choinkę. Dzisiaj jest 6 grudnia. Myślę, że wiele już słyszeliście o Mikołaju, biskupie. Pomagał on i czynił dobre rzeczy dla innych ludzi bezinteresownie. Zachęcam Was, abyście może takimi aniołkami obdarowali swoich najbliższych. To już wszystko na dziś. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że uczysz nas cierpliwości, że uczysz nas czekać. Wysłuchaj, kiedy jako Twoje dzieci wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, teraz się modlimy, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Życzymy Wam błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia. Możesz teraz, Mateuszku, zmuchnąć.
Nadmuchamy. I drugą. Super, dziękuję.